serdecznie zespoły, które uczestniczą w konkursie Kibica niezmiennie od ponad 10 lat. Tym razem z zespołu szkolno-przedszkolnego w Zboszyniu, zespołu szkolno-przedszkolnego w Kraśnicy, zespołu szkolno-przedszkolnego w Nądni. Witam Was serdecznie, droga młodzieży. Proszę o trochę hałasu. I także tu mi podpowiada pani Monika, że jest szkoła w Przyprostyni. Witam Was bardzo gorąco. Uczestniczycie w tym konkursie Kibica. Nie tylko dla nagród, ale pamiętacie, po to, żeby ci zawodnicy świetnie się czuli w czasie tych meczów, które rozgrywają na naszej hali. Wszystkie zdjęcia dostępne na galerii facebookowej Zboszyńskiego Centrum Sportu. Jak wchodzicie Państwo do hali, taka nowinka, którą niedawno zauważyłem, ilość lajków możecie obserwować. Tych paluszków, figurek, które są postawione. Także zachęcam, drodzy Państwo, żebyście także po wydarzeniu, a zapewniam, że te zdjęcia bardzo szybko się pojawiają, żebyście odwiedzali stronę Centrum Sportu z fanpage facebookowy. Oczywiście. Może kibice Czech wywołają zespół z szatni, bo na razie jeszcze nie są gotowi, więc może im pomóżcie. Chyba pomogło słychać okrzyki już, więc myślę, że zawodnicy powoli będą podobili szatni. Nie chcą wyjść. Pani Kasia kiwa głową, że nie. Musicie głośniej ich zawołać. To jest słabe.
gentlemen, please welcome the national team of Czech Republic. Drodzy Państwo, przywitajcie głośnymi brawami reprezentację narodową Czech. Przeciwnikami w dzisiejszym meczu jest reprezentacja narodowa Niemiec, the national team of Germany. The referees of today's match are Andrew Lewis, Anssi Simbo from Finland. Przywitajcie Państwo także sędziów dzisiejszego spotkania z Finlandii. Andrew Lewis, Anssi Simbo. Bardzo proszę o powstanie do hymnów narodowych. Please stand up for national anthems. The national anthem of Czech Republic. Thank you.
couple. With number one, the goalkeeper, Martin Ales. Defenders with number 26, Andrei Sadlov. And with number 20, Pavel Sladecek. On the center position with number 29, Filip Langer. And forwards with number 12, Patrick Sebek. And with number 6, Jonas Kreisa. And now lineup team of Germany with number 33, Jussi Tursula, the goalkeeper. Defenders with number 19, Johannes Ekbrecht. With number 3, Steven Kastner. And the center position with number 12, Gabriel Bonifacio. And forwards with number 21, Sebastian Meninke. And with number 18, Leon Steiger. Pierwsze minuty, 35 sekundy.
do bramki reprezentacyjnej, z której zawody wygrałem 28 metrów w górsi. Asystował mu zawodnik numer 16, Krzysztof Malina. Thank you.
In time 7:32, second goal for Czech Republic. Scoring by the throw is number 27. Martin Nevesas with assist. The goal is number 22, Jakub Bocek.
To mamy temat grupy, bo wydaje się, że to nie forum dzienny. To temat klienty jest po Republic of Offenses. Start. Start of time 12. Over. And time 14. Zdanie zapytałem dla reprezentanta Niemiec imieniem 24. Zapraszamy się przewodnie. Otrzyma kontrolę zapytałem 24. Moc. Kara zakończy się 13. Minucie zimie. Zakończy się minucie 14. Thank you.
Denmark, we have no goals.
After 20 minutes, the match is playing in Matanowice. Match pomiędzy reprezentacjami Norweki i Danii był bezbramkowy i obecnie przypomnę ten mecz, który jest Matanowice. After the first period, the score is 8-0 for Czech Republic. Po pierwszej tercji to spotkanie wynik odbędzie się dla reprezentacji Czech, a ja zapraszam Państwa na występ w przerwie. Będzie to zespół Chili z zespołu szkolno-przedszkolnego z Gorszyny. Opiekunem zespołu niezmiernie od samego początku pani Jolanta Borkowska. Oh.
pani, drodzy państwo. Jeszcze będzie Romków. Drodzy państwo, mocno odmłodzony zespół. Jak wiecie, teraz po reformie świata jesteśmy jedną.
Thank you.
Podmiot z Kanady, to był number 27, Martin Rezac. The penalty is Kiki. The penalty for the third player start at 30.02 and 32.02. Kara dla reprezentanta Czech, reprezentanta Czech za ogłoszenie. Ja teraz przyjadę do wygrania bezpośrednio Martin Rezac. Dwie minuty rozpoczęły się 32 sekundy. Spotkanie.
couple of minutes for the German team, and then 36-16 for the player number 68 and 4-15, and for the player number 10, for the defenses. And goal for the Czech Republic, and then 36-23. Score by the player number 6. Jonas Kresal, assist number 20 for Slavia. In the competition, the formation of the Niepokojom situation for Wulkan Karol dla reprezentacji Niemiec. Zawodnicy z 68 numerem, a teraz Gustav Peters i zawodnicy na 17 numerem z Kula. Byli na łapce kar, ale w wyniku tego, że Czesi szybko strzelili bramkę, jeden z tych zawodników wrócił do dobry i 36-10 Czesi odpowiednio zadanki taki Jonas Kresa, a z numerem 20 asystował zawodnik Paweł Sladeczek. No i za chwilę będzie koncert zawodnika, ponieważ jeszcze raz zaśpiewał.
dwóch częściach, to było myczą prowadzone reprezentacji numer 13, Zeran, after the second period, third in the ball for Czech Republic. A my witamy zespół Chili ponownie. Przed Państwem występ dziewcząt zespołu szkolno przeszkolnego w Znoszyniu pod kierownictwem pani Jolanty Borkowskiej, a później konkurs dla kibiców. Zespół Chili, a teraz pan... I konkurs dla kibiców. Zapraszam osoby, które zostały wytypowane, wylosowane. Nasze hostessy już dokonały wyboru. Prosimy bardzo. Zapraszamy. A jeszcze piłeczkę, jak sobie weźmiecie, to będzie jeszcze lepiej. A ja już wytłumaczę, na czym dzisiejsza zabawa będzie polegała. Zapraszamy tutaj na żółtą linię. Mamy trzy dziewczyny, dwóch chłopaków. Dziewczyny są troszeczkę starsze, więc ustawię się na żółtej linii. Wiktoria. Jak to tak opacy? Jak masz na imię? Słuchajcie, zadanie waszym jest obiec tyczkę z prawej strony, dyskinkę, i strzelić do bramki, ale zabawa nie kończy się w tym momencie, jak pierwsza osoba strzeli, tylko aż ostatnia dokona strzału. Ta ostatnia osoba odpadła. Następny raz, drugi raz pobiegniecie w czwórkę. I tak gol. Tak, masz pytanie jakieś? Nie, dobrze, zrozumiane. Czyli odwracamy się w drugą stronę, tak? Z prawej strony mijamy tyczkę z piłeczką. Wiktoria, odłóż już piłeczkę na ziemię, bo pokojową piłeczkę prowadzimy kijek i na gwizdek startujemy, tak? Z prawej strony mijamy tyczkę, strzelamy, czekamy za ostatnim. Raz, dwa, dwa strzały na razie. Trzy, Szymon strzela, cztery. Dziękuję i tą. I dziękujemy. Zabierz sobie piłeczkę i się ustaw tam przy stoliku sędziowskim. Ej, kolego, tam przy stoliku, tak? A my wracamy jeszcze raz. Tak. Ostatni odpada. Sztafeta, można powiedzieć, australijska. Do przodu zapraszam. I na gwizdek startujemy, tak? Ostatnia piłeczka, ostatni zawodnik odpada. Raz, dwa, Szymon, trzy i Wiktoria, cztery, Wiktoria. Tam sobie pójdzie do kolegi, a tą trójeczkę zapraszamy ponownie. I Szymon do przodu. A Amelia i Asia nieco z tyłu.
Uwaga. Pierwsza Asia, drugi Szymon i Amelia odpada. Amelia tam dołączy do tego towarzystwa, a my zapraszamy kibiców. Można jeszcze poprosić o doping dla Szymona i dla Asi. Sam mam, nie wiem za kim skibicować, bo Szymon z mojej klasy, a Asia z mojej drużyny. Tak? Szymon wygrywa, proszę Państwa. I to jest chyba przyszłość wąsińskiego unikokeja. No, dziewczyny, zapraszamy. Dziękuję, Szymon, chodźmy. Zapraszamy na środek. Asiu. Zapraszamy. Szymon do nas. Szymon, poczekasz sobie? Proszę, kolega był. Dają piąte miejsce. Czy pomijam marzeni? Julian, jeszcze raz prosimy. Gratulacje. Dziękujemy Wiktorii. Trzecie miejsce. Amelka. Drugie miejsce Asia i pierwsze miejsce Szymon. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą zabawę, a my zapraszamy na trzecią kategorię Niemcy, Republika Czeska. Jeszcze mały komunikacik, zapraszamy na dół tutaj do nas Wiktorię i Juliana, którzy brali udział w konkursie, bo nagrody są dla wszystkich. Tak? Julian i Wiktoria, prosimy o zejście, odbiór nagrody. I remember every smile.
Thank you.
Proszę Państwa, 16 to było rezultaty 3. Jak widzieliście, nie zawsze trzeba trafić do bramki, można trafiać w tym sensie, bramka stać powinna. A jeżeli bramki na miejscu nie ma, to i tak sędzia rolę, ponieważ to było w tym przypadku, gdzie strzelał zawodnik z numerem 20, również w typoce, a asystował mu zawodnik z numerem 27, Martin Rezac.
którym chodzi tak. W tym miejscu po zemę. I to będzie wyborzy krajowy, czyli numer 40, Leo Hartman. I ten artyzmistwo Holty. Dzień wychale dla reprezentacji Niemiec, numer 14. Leo Hartman, Leo Cekar. Teraz została nałożona za niedozwolone przytrzymywanie. All right.
rozpoczynamy na kopiec z Bukarny. Zawodnicy numerem 21.
No, dziękujemy bardzo obydwu zespołom, a teraz wyróżnimy najlepszych zawodników tego spotkania, a do wręczenia nagród dla najlepszych zawodników zapraszam przedstawiciela gminy Zwoźny, panią Monikę Pesz oraz dyrektora Zwoźnińskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, pana Tomasza Szczepowicza. Nagród tak są gift for the best player of this match, and this gift given Mrs. Monika Pesz, reprezentant town Zwoźny, and Mr. Tomasz Szczepowicz. And the best player for the Czech team is player with number 6, Jonas Trejsa. And the best player of the German team is player with number 18, Leon Schreger. The best player of this match. We will thanks for both team and thank you for memories. And the captain, I want to say something. Thanks for the good match against you and thanks for the good support from our fans, but also from the champions. Thanks for the referees for the stuff and thanks for the organization of this tournament. Thank you very much. And, Captain of Czech Republic. We would like to say thank you to the fans because the atmosphere was pretty fine. Thank you to that corner especially. You were amazing. And of course thank you for the match. Thank you for the organization. So thank you very much. Oczywiście dziękujemy takim słowom. Dziękujemy jak zwykle wspaniałej zwoźnickiej publiczności i zapraszamy Państwa już na kolejne spotkania w ramach turnieju Polish Cup 2019.